rycerskie, anielskie lata się skończyły wybuchem wojny. Powstanie warszawskie, jak się zaczęło, przeżyłem powstanie 32 dni, to znaczy do 2 września w rejonie Starego Miasta. No i 2 września Niemcy opanowali ten rejon i oczywiście wszyscy musieli wychodzić ze wszystkich zakamarków i ze wszystkich gruzów wychodzić. I niemieccy żołnierze to właściwie byli Ukraińcy, którzy się oddali w służbę armii niemieckiej. Nas prowadzili. To byli straszni ludzie. Zabijali po drodze, kto mi się nie podobał. Kradli kosztowności różne ludziom. Ja muszę wam powiedzieć taki ciekawy szczegół. Miałam pierścionek złoty na palcu i myślę sobie, żeby on mi nie zabrał, to miałam takie pudełeczko, nieduże pudełeczko, z pigułkami takimi na żołądek, ziołowe takie były. To ja zdjęłam ten pierścionek i wyłożyłam to pudełeczko, zamykam, dopada do mnie ten Ukrainiec, łapie mnie za rękę, a ja wtedy bardzo krótko, ale tak intensywnie, o Matko Boża, żeby niech on to zabierze, tylko niech mnie zostawi, bo oni zabijali, za byle co. I w pewnym momencie on mi to, ale modliłam się tak żarliwie w ułamku sekundy. I on mi to oddaje. Ja otwieram, nie ma tego. I się sobie, jak to się stało. Później, jak taki postój był, ja patrzę, a ten pierścionek spadł pod, ja to nazywam cudem, spadł pod te pigułeczki, takie szare pigułki były. I w końcu segregacja, posegregowali nas, i mężczyzn, i kobiety, poprowadzili do pociągu, do bydlęcych wagonów. To jeszcze gorsze niż towarowe. Bydlęcy, wiecie, jak wyglądają te wnętrze, to u góry tylko okienko. No i te drzwi zasuwane, gdzie stał Niemiec z karabinem i nas tak stłoczyli, że tam nie było możliwości nawet położyć się. Wieźli nas jeden dzień, drugi dzień dowieźli do Osroza. Grossrozen to był, później jak się okazało, to był obóz koncentracyjny dla mężczyzn. I tam zabrali wszystkich mężczyzn, a nas, kobiety, wieźli tymi samymi wagonami do Ravensbrück. I tu zaczęła się nowa gra. Pierwsze wrażenie właśnie było straszne, bo w momencie, kiedy wysiedliśmy z pociągu, to przywitali nas, nam to się wydawało, że trafiliśmy do piekła i to diabły wyszły po nas. To były kobiety esesmanki, ubrane w szare mundury, w pelerynach, furażerki na głowach i strasznie wrzeszczały, jak one krzyczały niesamowicie. Wyzywały od szwajny, polnisze bandyt von Warschau, i kijami pobijały, pies między nami krążył, szczekając. To było straszne i nie wiedzieliśmy, co dalej nas czeka. I poprowadzili nas w końcu do bramy obozowej. Przez bramę przeprowadzili też, cały czas krzycząc na nas niesamowicie. To był wrzask, to nie był krzyk, to był wrzask tak niesamowity, że byliśmy strasznie zastraszeni. I początkowo nas umieścili w naszych ubraniach, w namiocie, w takim wielkim wojskowym namiocie, gdzie były strasznie antyhigieniczne warunki. Były wiórki, jakieś takie, tak jak gdyby słoma taka już zmiażdżona i w tym insekty różnego rodzaju były. Nie było żadnej obrony przedtem. Ja miałam taki granatowy płaszcz na sobie, chociaż to był wrzesień, ale to co najlepsze, to człowiek miał tam na sobie, zdejmuje ten granatowy płaszcz, a mnie wędrują takie białe wszy. Na pewno nie widziałyście, byście nigdy nie widziały, nie to znały czegoś podobnego. Nic nie można było z tym zrobić, można było to tylko tak zrobić. A one sobie dalej nas jadły. No. Po jednej dobie przeprowadzono nas na terenie
tegoż obozu do mykwy. Wiecie, ta z mykwa? To jest łaźnia, po prostu łaźnia. My nazywaliśmy taki mykwa. To chyba z żydowskiego jest języka, tak mi się wydaje. I widziałyśmy, że wychodzą kobiety już zupełnie inaczej ubrane. Niektóre ogolone głowy mają. Ja byłam z matką akurat. Zdarzyło się tak, że z matką brałam. I tak jeszcze z mamusią rozmawiam. Bo jej, gdyby którejkolwiek z nas mieli obciąć włosy do gołej skóry, to ja bym wolała, żeby mnie. A mamusia mówi, co ty mówisz? Ja wolałam, żeby nie, jestem stara, a ty młoda. Ja mówię, ja na mamusię bym patrzyła, to byłoby mi przykro. A siebie nie będę widziała, bo lustra nie mam. Tak jakbym wymówiła, no i tak wybiórczo. Kto im się nie podobał, to go robił głos. No i w tej mykwie trzeba było zostawić, co kto miał ze sobą. Niektóre kobiety miały większe jakieś tobołki, niektóre mniejsze. Ja miałam teczkę, w której miałam jakieś takie swoje drobiazgi osobiste, jakieś tam zdjęcie bliskiej osoby. No to wszystko na kupę się rzuciło. Całe ubranie trzeba było zostawić. No i ogolona głowa. I później po tej operacji, po tym zostawianiu odzieży i ogolonej głowie trzeba było wejść do łaźni. Właśnie to był taki, no chyba taki duży był pokój jak ten. I takie były prysznice u góry. I pod tymi prysznicami wiele kobiet stało, bardzo dużo. Ja stanęłam pod prysznicem, gdzie moja mamusia była. I ona mnie nie poznała. Wyobraźcie sobie, jesteście młode dziewczynki. I była taka sytuacja, że musiałyście się rozebrać do naga. I obok was stała matka i inna kobieta. Stara, młoda, 30 parę lat, ja miałam naście lat. Jedna gruba, druga cienka, jedna z ogoloną głową, druga nie. Jedna płacze, druga stoi jak drętwa. To było coś przerażającego. Moja mamusia mnie nie poznała. Ja w pewnym momencie mówię, co mamusia wariata nie poznaje. Dosłownie tak powiedziałam. Po głosie mnie poznała i mówię, o Boże, co oni z ciebie zrobili? Głowy też były różne, kształtne, bezkształtne i człowiek kształtny, bezkształtny. To było, no tak jak zwierzęta, jak tam ludzie pozbawieni w ogóle wszelkiej godności, wszelkiego podobieństwa do człowieka. Dwudziestego kwietnia zwołali nas na apel. Niemcy i powiedzieli, że wychodzimy teraz z obozu, idziemy w kierunku Schwerina, to znaczy do Bałtyku. A nasz obóz znajdował się blisko Berlina. Też mam tu taki szlak tej podróży, tak zwany Marsz Śmierci. Z 1 maja idziemy. Ja w pewnym momencie zawadziłam się jakoś, czy mnie ktoś pchnął, ja już tego naprawdę dokładnie nie pamiętam. W każdym razie bezwolnie upadłam. Całą postacią na twarz. I to było podłoże takie żużlowe było, tak jak czasem są takie żurze wysypane. I strasznie sobie potłukłam nos i jedną stronę twarzy. I nie mogłam się podnieść. Mnie już było obojętne, zupełnie obojętne. Leżałam i w pewnym momencie mnie dwie więźniarki podniosły. I dzięki temu przeżyłam. Bo inaczej nie wolno im było zostać żadnego więźnia, dobijali. Nadjechał samochód Czerwonego Krzyża i Niemcy, którzy jeszcze nas pilnowali, już widzieli, co się dzieje, mówią, kto się czuje chory, niech wystąpi. No i ja wtedy wystąpiłam z matką. Wystąpiło wiele osób, ale nas zakwalifikowali, bo nie wszystkich zmieściliby nawet na ten autobus.